Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie obserwatora gospodarczego. Dziś moim Państwa gościem jest dr Karol Pogorzelski, ekonomista banku PKO SA. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Wzrost PKB w 2024 roku będzie powyżej 3% czy nie będzie powyżej 3%? Nie będzie powyżej 3%. Nasza prognoza na ten rok to jest 3,0%, czyli dokładnie na ostrzu noża tego przedziału, który pan powiedział. Natomiast na razie nie wydaje nam się, że było więcej. Jest nawet pewne ryzyko, że ten odczyt będzie nieco niższy niż 3,0%, natomiast on będzie gdzieś w pobliżu. To w jakich kategoriach tak naprawdę należy rozpatrywać ten wzrost? No bo po pandemii, no to faktycznie w stosunku do tej, do recesji to jest to wzrost całkiem dobry, natomiast wydaje mi się, że oczekiwania były trochę większe. Jak to należy rozpatrywać? Faktycznie prognozy były nieco wyższe, powiedzmy pół roku temu, rok temu. I tutaj spodziewano się dość takiego dynamicznego boomu konsumpcyjnego, który z jednej strony będzie zasilany wysokim realnym wzrostem wynagrodzeń i z drugiej strony środkami z KPO, które są odblokowane gdzieś na końcu ubiegłego roku. Te nadzieje się nie spełniły. Ten wzrost, to odbicie koniunktury jest widoczne, ale jest dość powolne, a nie spełniły się dlatego, że konsumenci nie, mimo że faktycznie ich dochody i siła nabywcza rośnie, to nie przeznaczają tego wszystkiego na konsumpcję, ale też dość sporo oszczędzają. I w efekcie rozprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej nie jest aż tak duży, jakby to mogło być, gdyby konsumenci bardziej entuzjastycznie ruszyli do sklepów. Z A, drugiej czyli... strony ja im się nie dziwię i nas to szczerze mówiąc nie zaskakuje, dlatego że trzymamy tą prognozę 3% już od pół roku co najmniej. Dlatego mnie to nie zaskakuje, że ten epizod podwyższonej inflacji z 2022-2023 roku sprawił, że wartość realna oszczędności gospodarstw domowych w Polsce spadła, a potrzeby na przykład na wkład własny do mieszkania, czy no, kupno mieszkania, czy kupno samochodu, czy jakieś większe wydatki, to ich koszty wzrosły, więc nie dziwi mnie to, że gospodarstwa domowe chcą ten poziom oszczędności odbudować. Czyli jak Jeżeli rozumiem, chodzi o te oczekiwania wyższego wzrostu głównie się objawiały oczekiwaniami wobec wyższej konsumpcji, która się jednak nie pojawi. to jest jedno źródło, drugie źródło to KPO i tutaj były oczekiwania takie, że jak to KPO zostanie odblokowane, to cała gospodarka ruszy na inwestycjach. My byliśmy od początku sceptyczni, czy tak faktycznie będzie. Prognozowaliśmy spadek inwestycji rok do roku w tym roku i nadal go prognozujemy. I co do pierwszego kwartału już ten wykład wygraliśmy, dlatego że inwestycje wówczas spadły o 2% mniej więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2023. A wynika to stąd, że KPO przyszło po prostu zbyt późno. To nie jest tak, że te inwestycje po prostu czekały w progach, aż te pieniądze się pojawią. Te inwestycje potrzebują czasu na przygotowanie różnych regulacyjnych zgód, przygotowanie projektów. To zajmie czas, naszym zdaniem co najmniej rok, i dopiero w 2025 roku zauważymy takie faktyczne przyspieszenie inwestycji. Natomiast w tym roku to, co obserwujemy, to jest taki klasyczny cykl funduszy unijnych, to znaczy kończył się stary budżet unijny z lat jeszcze 2013-2020 w ubiegłym roku, dlatego że tam jest zawsze jakiś taki dodatkowy bufor czasowy na jego rozliczenie. Natomiast nowe fundusze unijne z budżetu 2021-2028 jeszcze nie zdążyły ruszyć, w związku z tym w tym roku mamy dziurę. I sądzimy, że ta dziura potrwa w zasadzie cały rok. I dlatego też nasza prognoza wzrostu jest raczej taka umiarkowana i widzimy tutaj raczej ryzyka w dół niż w górę. Miałem następne pytanie, ale trochę mi już pan na nie odpowiedział. Mianowicie chciałem zapytać, czy będą szanse na poruszenie inwestycji w drugiej połowie roku, czy jednak będziemy jechać na konsumpcję, ale rozumiem, że jednak ten wzrost tegoroczny będzie głównie wynikał z tej konsumpcji, która i tak jest mniejsza niż wielu oczekiwało. Tak, motorem wzrostu w tym roku będzie konsumpcja. Te inwestycje być może zaczną się poprawiać, ale to raczej jest perspektywa ostatniego kwartału. A i to jest wątpliwe. Na razie nie widzimy dużo zachęcających sygnałów.
No właśnie, a jest coś, co może zaskoczyć w górę, co jednak sprawi, że te prognozy się okażą trochę lepsze, czy jednak te przewidywania są całkiem stabilne i raczej nie widzicie tutaj, że nagle wystrzeli nam powiedzmy eksport? Oczywiście, prognozowanie jest zawsze trudne. Sporo rzeczy nas może zaskoczyć. Jedną z nich na pewno jest koniunktura za granicą. Także spodziewaliśmy się, że to odbicie w Europie w tym roku będzie słabe i w związku z tym popyt na eksport polskich produktów będzie niski. Natomiast jest szansa, że ta gospodarka europejska się odbuduje troszkę szybciej, stymulowana na przykład spadkiem stóp procentowych. Powolnym, bo powolnym, ale niezaprzeczalnym, co podbije polski eksport. To jest jedno źródło. Drugie źródło potencjalne to może nasz sceptycyzm co do KPO jest zbyt daleko idący i być może już te projekty się teraz rozpędzają. Już w drugiej połowie roku faktycznie zobaczymy jakiś wzrost wydatków na, nie wiem, wiatraki na morzu, na nowe koleje i sieci energetyczne. Więc jakieś czynniki ryzyka są. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj to ryzyko jest po niższej stronie, dlatego że do tej pory konsumpcja w Polsce raczej rozczarowywała. Produkcja przemysłowa też nie radzi sobie najlepiej. Wskaźniki koniunktury teraz za czerwiec, który mieliśmy, czy nawet z początku lipca, one również rozczarowały po niższej stronie. Widać raczej spadek zamówień eksportowych. Więc ten bilans, powiedzmy, szans i zagrożeń jest raczej w tej chwili w kierunku zagrożeń. Inwestycje, które w końcu ruszą, tak jak pan powiedział, raczej w przyszłym roku, te z KPO. Konsumpcja, no zakładam, że jeśli Polacy teraz akumulują pieniądze, to w końcu będą chcieli je wydać. Zastanawiam się, jak to wszystko wpłynie na inflację w tym i przyszłym roku. Ta inflacja, ona teraz osiągnęła takie swoje minimum. Teraz jest w celu. Inflacja CPI miała swój minimum w marcu. Od tamtego czasu lekko jakby w górę ruszyła, co nie jest zaskakujące, dlatego że czynniki regulacyjne ją pchają w górę. Przewrócenie VAT-u na żywność, odmrożenie energii od lipca będą tą inflację podbijać. Natomiast inflacja bazowa, czyli ta bez tych najbardziej zmiennych, też regulowanych czynników, ona prawdopodobnie osiągnie to minimum jakoś bardzo niedługo, na poziomie około 3,5%, czyli powyżej celu NBP, i zacznie powoli zawijać jednak w górę. I wydaje mi się, że bilans ryzyk jest tutaj mimo wszystko na wyższą inflację, mimo takiego, powiedzmy, umiarkowanego tempa wzrostu, dlatego że tempo wzrostu wynagrodzeń jest w Polsce za duże. Wciąż wynagrodzenia rosną w tempie około 11%, czyli dwucyfrowym, przy inflacji rzędu 2,5%. Te dwie statystyki się po prostu nie spinają ze sobą. Więc dopóki nie zobaczymy jakiegoś wyraźnego spadku tempa wzrostu wynagrodzeń, to nie zobaczymy stabilizacji inflacji w celu. A dotąd te wynagrodzenia zaskakiwały raczej po wyższej stronie. My już w ubiegłym roku spodziewaliśmy się, że one wyhamują do jednoczesnych poziomów. Do tej pory nie wyhamowały, więc nie należy być tutaj jakimś wielkim optymistą. Więc widzimy tą inflację wyżej. Ona od lipca podskoczy jakieś 1,4% punkta procentowego ze względu na odmrożenie cen energii i gazu, czyli sięgnie lekko powyżej 4%. I pozostanie na tym poziomie przez całą jesień. W grudniu spodziewamy się, że wyniesie 4,3%. Na początku przyszłego roku jeszcze wzrośnie, zbliży się do 6% w pierwszym kwartale przyszłego roku, w dużej mierze na efektach bazowych, po czym będzie hamować, ale przez cały rok pozostanie powyżej celu NBP, czyli powyżej 3,5%. To jest nasza prognoza na najbliższe miesiące, czy To kwartały nawet. inflacja powyżej celu NBP w przyszłym roku musi oznaczać to, jak rozumiem, podtrzymuje pan to, co pan powiedział u mnie 2 miesiące temu, że w przyszłym roku z obniżek stóp procentowych raczej nie powinniśmy się spodziewać. Tak, naszą prognozę podtrzymujemy. Jedyną szansą jest to, że
że ta inflacja skoczy po niższej stronie i w połowie przyszłego roku Rada będzie przekonana, że ta inflacja zbiega do celu w 2026 roku, na przykład, że projekcje inflacyjne to pokazują, wtedy Rada może zacząć ciąć stopy, ale to tak czy owak nie będzie duży ruch. Natomiast nam się i tak wydaje ten scenariusz wątpliwy. Sądzimy, że nawet 2026 rok też będzie, też może być dla inflacji trudny. Te projekcje nie muszą być wcale optymistyczne na przyszły rok i że dopiero w 2026 roku zobaczymy te obniżki stóp. A jakie są perspektywy na 2025? No bo to już wiemy, że tych obniżek stóp może nie być, ta inflacja może być podwyższona. A jak w kontekście wzrostu PKB i wzrostu płac, o którym rozmawiamy? Prawdopodobnie płace trochę wyhamują jednak, dlatego że one trochę ten wzrost jest kosztem marż firm. Wyniki finansowe firm się pogarszały przez ostatnie kwartały. No i w pewnym momencie firmy nie będą już w stanie płacić, spełniać tych żądań płacowych. Więc inflacja troszkę podejdzie w górę, wzrost wynagrodzeń troszkę zejdzie w dół do 9%, 8%, czy tak już bliżej takich normalnych poziomów. Wzrost gospodarczy natomiast przyspieszy, dlatego że oprócz konsumpcji włączy się drugi silnik pod tytułem inwestycje, których spodziewamy się, że dołożą dość sporo do wzrostu gospodarczego. To będzie wzrost rzędu samych inwestycji, wzrost rzędu 8-10% rok do roku w przyszłym roku. Czyli czwórka z przodu w 2025 jest realna? Tak, w całym roku spodziewamy się, że wzrost wyniesie 4,3%, a pod koniec roku zbliży się nawet do 5%. Sam ostatni kwartał. To jeszcze na koniec mam do Pana pytanie już w takiej trochę szerszej perspektywie. Czasy, że tak powiem, szybkiego wzrostu i niskiej inflacji już się raczej skończyły. Takie, mam na myśli takie czasy, jak mieliśmy w poprzedniej dekadzie, w tych latach 2015, 2018, 2019. Nie wiem. Myślę, że jest. Cały czas gospodarka szuka jakiejś równowagi. Mieliśmy dwa duże szoki, najpierw pandemiczny, potem energetyczny. Mieliśmy wystrzał inflacji, mamy podwyższone stopy. Jeszcze jakiś czas zajmie, zanim ta gospodarka się gdzieś ustabilizuje na jakimś poziomie. Zakładając, że nie będzie kolejnego takiego dużego szoku. Wydaje się na razie, że to będzie taka równowaga, w której inflacja będzie podwyższona, czyli będzie około 3-3,5% i wzrost będzie dość szybki, czyli będzie szybki wzrost przy dość wysokiej inflacji. Tak samo wyglądają też prognozy, jeżeli chodzi o te główne gospodarki i też, że te stopy już nie spadną już do zera, tak jak były przed pandemią, tylko gdzieś się ustabilizują na poziomie w Polsce 2-3%. W Europie 2%, w Stanach Zjednoczonych 3%, czyli na takich wyższych poziomach niż wówczas. To na razie jest taki, powiedzmy, dominujący pogląd wśród ekonomistów. Natomiast to jest odległa perspektywa, mimo wszystko, i bardzo spekulacyjne myślenie. Zobaczymy, co nas czeka. Zobaczymy, czy prognozy się sprawdzą. Na razie muszę przyznać, że dotychczasowe prognozy ekonomistów banku Pekao S.A. się sprawdzały, bo je śledzimy, także zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim i państwa Dziękuję. gościem był pan dr Karol Pogorzelski, ekonomista banku Pekao S.A. Polecam się na przyszłość. Do widzenia.